Byłaś zaskoczona taką liczbą kibiców na meczu? Na meczach ostatnich waszych. Znaczy na mecz z Włoszkami to się spodziewałam, że będzie dużo kibiców, ale zaskoczyła mnie frekwencja we wcześniejszych meczach w grupowych, gdzie grałyśmy z Portugalią, a było bardzo dużo kibiców i to naprawdę bardzo cieszy, bo to tak jakbyśmy grały właśnie już finały, tak to wyglądało i te hymny, to wsparcie też, mówię, z Włoszkami w czwartym secie, to było takie, jak zaczęli wszyscy sami od siebie bić brawo, albo w pewnym momencie zaczęli krzyczeć Polskę, a sami od siebie, nie potrzebując Marka, który robi super robotę, ale no, oni sami też wyszli z inicjatywą, więc to pokazuje, jak oni się w tym wszystkim też bawią i w tym samym nas wspierają. Czujesz to na boisku tak uczciwie naprawdę? Czy słyszysz, czy to podnosi na duchu, czy daje takiego kopa adrenaliny, jak ty to odbierasz? Ja z reguły się wyłączam właśnie i tylko koncentruję na meczu, ale naprawdę tutaj słychać tą atmosferę. Pomimo, że zawsze mówiłam, że Atlas Arena nie jest do końca taka dla kibiców, bo wszystko jest daleko, to tutaj ma się wrażenie, jak oni są blisko, nie? Więc ja ich słyszę, też się z nimi bawimy. Może tego tak nie widać, ale my też robimy fale sobie, jak mamy tam chwilę wolnego, więc też się dołączamy do nich. Nie wiem, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona ich obecnością, ich wsparciem i no, tylko sobie taki scenariusz, żeby jeszcze były do tego wygrane cały czas, to po prostu marzenie. Jak zareagowali kibice na wygraną z Włoszkami? Coś się wydarzyło? Szałem. Sprzedażowym szałem. W ciągu 2 dni sprzedaliśmy 5 000 biletów. No to nic, tylko wygrywać. I czy jest jakakolwiek szansa jeszcze, żeby kupić bilet? W tym momencie mamy wyprzedane, ale będziemy jeszcze zwalniać pulę, więc warto się dowiadywać. I don't know, I think you will never be ready for something like that. We are from Spain. In Spain, volleyball is not a sport like in Poland. We don't have football, basketball, but volleyball is not followed for so many people. But we play one time here in Atlas Arena in 2004, and it's going to be crazy, and I think tomorrow is going to be crazy enough. Powiesz coś kibicom na koniec? Powiem tyle, że dziękuję, że byliście, że jesteście i wiem, że będziecie. Wy jesteście kolejnym zawodnikiem na boisku i to wsparcie jest nieocenione. I cieszmy się z tych sukcesów, oby jak najdłużej. Jak myślisz, ile biletów zostało na mecz z Hiszpanią? Żadnego.